ponieważ wydawałoby się, że fotograf nie powinien mówić, tylko po prostu pokazywać zdjęcia i one powinny mówić, natomiast ja dużo mówię i to jest taka trochę sprawa dziwna, bym powiedział przynajmniej. Trochę się zasłonię tym, że oprócz tego, że robię zdjęcia, to wykładam fotografię, uczę fotografii, więc właściwie wtedy mogę mówić. Dlatego chciałbym, żeby to spotkanie też miało taki charakter podzielenia się swoimi doświadczeniami, ale dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z fotografią, chciałbym, żeby to było przydatne, pomocne. Fajnie by było, gdyby każdy po tym pokazie z czymś wyszedł. Może to nie będzie takie do końca materialne, chociaż mam nadzieję, że też. Natomiast chciałbym, żeby chociaż jedno zdjęcie gdzieś tam Państwu w głowie zapadło, żeby się przedarło gdzieś głębiej. Może to było dla mnie wielką frajdą, gdyby się Państwo z czymś jakby wrócili do domu. Ale myślę też, że jakiś taki może będzie trochę filozoficznych refleksji. Ale teraz przechodzę na chwilę, tak trochę będzie dziwnie. Bo tak, miałem taką intencję, żeby Państwa czymś tu ugościć i tak pomyślałem, że może wezmę jakieś, kupię takie bombonierki na przykład z alkoholem, albo jak nie z alkoholem, to na przykład z wisienką w środku. Takie słodkie, fajne cukierki, ale potem tak pomyślałem, że właściwie jakby nie mogę tego zrobić z kilku powodów. Nie dlatego, że mnie nie stać, nie dlatego, że Was może być, mogłoby być tu dużo, ale tak pomyślałem, że moja filozofia jest trochę inna i to, co dziś Państwu pokażę, nie będzie takim słodkim cukierkiem. Będzie czymś innym. I teraz mam drugą kieszeń i tutaj już przechodzimy do materialnego prezentu. Chciałbym puścić po sali, no nazwijmy głównie sali, taką dziwną sakiewkę. Chciałbym, żeby każdy się poczęstował jednym tym czymś. To zaraz się każdy co to jest. Nie, także nie będzie. Dobrze, to niech to sobie tak krąży, nie wiem, może pierwszy, tak po kolei, tak chciałbym, żeby każdy się poczęstował, bo tak pomyślałem, że z fotografią to jest trochę tak jak z tym, co tam jest w tym pojemniczku. Nie wiadomo do końca, co to jest, nie wiadomo, co z tym zrobić, nie wiadomo, jak to traktować. Ja bym miał taką aspirację, żeby moja fotografia nie była takim słodkim cukierkiem, który tylko daje takie chwilowe zadowolenie i poczucie, nawet nie powiem, że satysfakcji, ale takiej grzecznej, ładnej, błogiej, takiego czegoś, takiego jakby nic. Właśnie fajnie, jak już tam Tomek, widzę, że się przedziera, próbuje coś, może nam ugryźć kawałek. Ogólnie można to w całości zjeść, można to obrać z takiej cienkiej skórki, która tam jest. I obiecuję, że to nie będzie takie słodkie, ani waniliowe, ani śmietankowe. Natomiast dla tych, do których jeszcze nie dotarło, to może jeszcze zostawimy element niepewności, co to jest i dlaczego to właśnie to. Ponoć po tym zdarzają się jakieś takie psycho... Szybciej! Wpływa to w pewnym sensie też na człowieka, nie wiem, rozszerza świadomość, może trochę poprawia poczucie humoru albo zadowolenia, więc tam są takie rzeczy w środku, które rzeczywiście też trochę nas, myślę, że w dobry sposób zmieniają. Tak na początek to zaczynam od takiego zdjęcia, które w jakimś sensie wydaje mi się, że też mówi o tym, o co mi chodzi. I to może taka być oczywista oczywistość, że podchodzimy blisko, nie wstydzimy się, nie boimy i jakby jesteśmy częścią sytuacji. Ja dziś Państwu opowiem o dwóch, a właściwie takich trzech odsłonach, takich trzech szufladkach, bo ten czas mam bardzo, bardzo krótki, ale dla mnie jest ważne, że ja z czystym sobie mogę powiedzieć, że ja jestem ukraińskim żołnierzem. I tak może ktoś powiedzieć, no jak to, no facet jest ukraińskim żołnierzem. Jestem ukraińskim żołnierzem, bo trzykrotnie byłem na Ukrainie w miejscu, jakby gdzie jest wojna. I przez to, że tam jakby funkcjonowałem na zasadach pełnoprawnych, no to jakby stałem się częścią tej sytuacji. I dla mnie też jest ważne, bo ja zawsze wchodzę z takiego założenia, że im więcej czasu poświęcamy budowaniu jakiegoś materiału, wchodzenia w jakąś sytuację, tym bardziej stajemy się takim trochę transparentnym, albo że jesteśmy niezauważalni, albo jesteśmy po prostu częścią ekipy, częścią zespołu. I do tego Państwa chciałbym troszeczkę namówić, zachęcić, przekonać. I z czystym sumieniem też mogę powiedzieć, że jestem cyrkowcem. Takim cyrkowcem, co wkłada do lwa paszczy głowę na przykład. Bo to jest trochę taka dziwna teoria, która według mnie jest taka, że jeśli 100 dni z cyrkowcami jeździłem po Polsce i mieszkałem z nimi, spałem z nimi, kłóciłem się, biłem, nie wiem co tam trzeba było, to co oni robili,
to przez to, że na tej arenie i za kulisami rozkładaliśmy ten namiot i wąchiwałem ten zapach zwierząt, ten pył taki, który jest na arenie, się wznosi. I to mi gdzieś chodziło przez nozdrza do krwiobiegu z tlenem, przez płuca do wszystkich drobinek ciała, to w pewnym sensie mi to też jakby stworzyło. I ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że fajnie, jeśli fotografia jest jakby, jeżeli jest efektem nie przypadku, ale naturalnego jakiegoś dążenia, pragnienia, fascynacji, zainteresowania, że jeżeli robimy to, co naprawdę chcemy. I z czystym sumieniem mogę powiedzieć o tym, że jakby moja droga fotograficzna jest efektem tak jakby, no nie wiem, trudno mi to tak wyrazić, ale może zaraz znajdę, że to wynikało po prostu samo z siebie, że nie było w tym nic takiego, że nagle tak od czapy. I tą historię cyrkową to Państwu też za chwilę nie opowiem, ale tą ukraińską historię to w 2004 roku pojechałem na Ukrainę na wybory prezydenta jako międzynarodowy obserwator i potem na tę Ukrainę wracałem tam może 20 razy. I jak potem był ten Majdan, te wszystkie zdarzenia, które tak no, w telewizji oglądaliśmy siedząc w fotelu, to ja miałem taki jakiś odruch, że jakby nieprzyzwoicie byłoby mi, jeżeli się tym interesuję i rzeczywiście jest to dla mnie ważne, gdybym tylko to oglądał z perspektywy tego bezpiecznego, spokojnego miejsca. Więc pojechałem tam, potem jakby ta wojna wybuchła w sposób, no nie chcę powiedzieć spontaniczny, ale no, wybuchła. I też właściwie ja się tam tak jakby trochę zawieruszyłem. Potem tak się stało, że drugi raz się tam zawieruszyłem, potem jeszcze trzeci raz się tam zawieruszyłem i to było o tyle właściwie takie jakby dziwne, że ja się jakby nawet nie zorientowałem, że to trwa, że to się dzieje, że ja tam jestem. Więc to takie może trochę dziwne, ale te materiały, które obejrzymy, one nie powstały z myślą o publikacji, one nie powstały na zamówienie. Nie miałem szefa, który stał nade mną i który mi wiązał ręce albo wskazywał drogę, tylko one były właściwie efektem takich moich, no nie wiem, nazwijmy to moje poszukiwań, ale mojego życia po prostu, bo tutaj bez jakiegoś tam wielkiego. I myślę, że na początek to może zrobimy tak, że niech sobie tam coś tak poleci, że tak powiem po swojemu.
Okej, to już mamy coś na rozgrzewkę. Mam takie pytanie, czy spośród osób, które przyszły, doszły jeszcze do nas, ktoś jeszcze się nie poczęstował zawartością tego woreczka? Tak? Są jeszcze takie osoby? To proszę jakoś, podajcie sobie. Już wiecie, co to jest? Ci, którzy stali? Tak, to jest nasiono kakaowca. Takie nasionko ususzone, bez żadnych dodatków, bez cukru, bez mleka, bez wanilii, bez wszystkich tych rzeczy, które tworzą czekoladkę taką smaczną. Tylko to jest takie gorzkie. To jeszcze też bym się poczęstował, dobra? Tak, proszę się poczęstować, jak komuś tam jeszcze się spodobało, albo chcę może w prezencie dla kogoś zabrać do domu. Dobrze, proszę Państwa, to już do Ukrainy kawałeczek Wam pokazałem. Chciałbym jeszcze pokazać taki zbiór zdjęć, które są takim właściwie strzępkami różnych zdarzeń, które właściwie można powiedzieć, że były w różnym czasie, w różnym miejscu. Czasem właściwie tak jest, że sam się zastanawiam, gdzie i kiedy to było, bo te zdjęcia często są takie, no, one czasem więcej nie mówią niż mówią, ale no tak jest po prostu, no już tutaj to nie robimy z tym nic więcej, więc może niech te zdjęcia też sobie tam jakoś pójdą. I tak pomyślałem, że gorąco i szczerze Państwa zachęcam, jeśli jest coś takiego, co Wasze zainteresowanie przykuwa, budzi, coś, co Was dziwi, może czasem denerwuje. Bo często fotografowie mają takie założenie, że tylko mówią o tym, co ich wzrusza, co jest piękne, co jest miłe. Ja nie jestem jakimś masochistą ani sadystą tym bardziej, ale jednocześnie mam taką potrzebę, żeby mówić o tym, co jest dla mnie jednoznaczne. O tym, co jest dla mnie ważne, ale trudne. O tym, co właściwie jakby nie ciągnie to, czego nie znam. Że nie zawsze ktoś sprowadza do opowiadania rzeczy jakby znanych, bo wydaje mi się, że fotografia, gdyby miał postawić jakiś znak równości przy fotografii, to fotografia to jest odkrywanie, że fotografia to jest poznawanie, że fotografia jest jakby rozwijaniem się. Więc gorąco i szczerze zachęcam do takiego podejścia, że nie miejcie Państwo takich ograniczeń, że musicie coś robić szybko, żeby to już, nie wiem, sprzedać albo jakoś skonsumować, tylko wydaje mi się, że fajnie, jeżeli możemy mieć taki komfort, że pracujemy nad jakimś materiałem i właściwie nie ma horyzontu czasowego, że mogę nad tym pracować przez rok, ale jeśli to się będzie rozwijało i trwa to 10 lat, to nie ma powodu, żeby to zakończyć. I myślę, że mam taką wiarę, że przynajmniej chciałbym, żeby tak było, że ten materiał, który będzie sobie nabierał mocy, trochę jak dobre wino przez, wyobraźcie sobie robić materiał 25 lat, ćwierć wieku. No, albo robić materiał pół wieku. I tak pomyślałem, że to jest cholernie trudne, bo żeby nie stracić zainteresowania tematem, żeby to już nam nie spowszedniało, żeby to było dalej w jakimś sensie dla nas właśnie odkrywcze i fascynujące, no to może być taki moment, że trochę jakby zagnieciemy się i zagnieciemy ten temat. Ale ja zauważyłem, że ma to sens, bo jeżeli co jakiś czas sobie tak jakby wracam i znowu robię dogrywkę i znowu robię kolejne jakby rozdanie, kolejną okazję do zmierzenia się z tym problemem, z tym tematem, z tą sytuacją. Więc ja mam takie swoje, powiedziałbym, przynajmniej kilka takich równoległych światów, w których funkcjonuję, sam się czasem temu dziwię, jak płynnie i sprawnie, bo to też jest ciekawe, że ja jestem takim trochę szpiegiem w kraju deszczowców. Że wchodzę w jakąś sytuację i jestem tam tym kimś, a jednocześnie wracam do swojego codziennego życia, które no nie do końca tak wygląda jak na tych zdjęciach. Więc to jest jakiś rodzaj takiego, nie wiem czy haju to jest dobre określenie, ale jest to jakiś rodzaj, no myślę, że nałogu, bo to jest wchodzenie w te światy takie równoległe, które i to głęboko w te światy, więc myślę, że to też jest fajne, że jakby tu nie ma takiego półśrodka, tylko po prostu jest w tym jakiś rodzaj takiego, no nie wiem, trochę powiedziałbym zaryzykowania i poświęcenia, bo jeżdżenie na tę Ukrainę, no wiadomo, to nie jest żadne tajemnica, nie odkrycie, że tam jest niebezpiecznie i że po tym trzecim razie, kiedy za chwilkę Państwu pokażę jeszcze kilka zdjęć, kiedy tam już było pomimo zimy minus 20 stopni mrozu, tam było naprawdę gorąco i było coś takiego, że ja czułem, że coraz głębiej wchodzę, coraz bardziej przyłamuję
tą sytuację, czyli na coraz więcej sobie mogę pozwolić, coraz bardziej jestem dopuszczany do jakichś zamkniętych sytuacji i pomyślałem, że jakby to zaczyna już być coraz bardziej niebezpieczne, więc akurat, no, mówiąc najprościej, podjąłem decyzję, że tam już nie powinienem dalej iść, bo uda mi się, ale może się nie udać po prostu, tak paradoksalnie. Że pomimo, że więcej tych zdjęć może powstanie, może będą lepsze, może będą mocniejsze, chociaż ja jakoś nigdy nie szukałem takiej mocy w zdjęciach, żeby one były na siłę jakoś takie, nie wiem, szarpane, żeby szukać jakichś sytuacji takich, no, że nie wiem, ta krew choćby, co często się wydaje, że pamiętam, pokazałem znajomemu fotografowi zdjęcia po powrocie, a on mówi, wiesz, za mało krwi. Ja tak pomyślałem, że wiesz, ja nie szukałem krwi, to, że ona się gdzieś tam pojawiła, to też tak jest, ale że to nie było moim w ogóle aspiracją, moim celem gdzieś tak wchodzić w jakieś takie okropności, no bo po prostu wiadomo, że to wszystko gdzieś tam w głowie zostaje, gdzieś się nakłada, gdzieś się buzuje i czasem jest tak, coś takiego, że ja miałem taką dosyć makabryczną przygodę, bo jak wróciłem z tego Majdanu, to pierwszą noc, którą spędziłem w domu, w nocy śniło mi się, że pod blokiem, w którym wtedy mieszkałem, nieśli człowieka w kamizelce kuloodpornej na noszach. I po chwili, jak ja się odwróciłem, to zobaczyłem, że on leży na tych noszach zastrzelony. I wyobraźcie sobie, że to było niesamowite, bo obudziłem się i zszedłem na dół rano i mniej więcej w miejscu, gdzie mi się to śniło, była kałuża krwi. Co było w ogóle jakąś sytuacją paranormalną. Potem ja sobie tłumaczyłem, że prawdopodobnie w nocy tam pod tym blokiem była jakaś awantura i po prostu ktoś się z kimś pobił. Jakieś były krzyki. Gdzieś nagle mi niewiele brakowało w tym najawie tego snu, że gdzieś nagle jakieś inne rzeczy ta psychika wywaliła. I zresztą potem zrobiłem nawet tą kałużę krwi, która była w ogóle w tym wszystkim taka przerażająca, bo to było zdjęcie zrobione w Polsce, a które mogłoby być wrzucone w tamten zestaw. Okej, dobra, to w takim razie zrobimy tak, że te zdjęcia z Ukrainy, ten w kawałeczek już, to chyba jeszcze nie wiem, czy to doszło do końca, bo w każdym razie ostatnie było jeszcze to zdjęcie, ale chciałbym Państwu pokazać jeszcze, bo my mamy i mało czasu i dużo do obejrzenia i chciałbym Państwu pokazać kilka tych historii, bo ja akurat tak trochę zdradzając jakby kulisów, na tej Ukrainie się zaprzyjaźniłem z lekarzem wojskowym, który ja go tak nazywam, że był moim fikserem i on mnie wprowadzał w różne sytuacje. I jeździłem z nimi na karetce, tam często zupełnie się nic nie działo, natomiast to było, ja sobie tak tłumaczyłem, że jestem bezpieczny, ponieważ mam dwóch chirurgów obok siebie, więc jakby gdyby